Dzień dobry. Witam Państwa z siedziby firmy Infotelekom, która od ponad 20 lat zajmuje się pomaganiem klientom we wdrażaniu systemów klasy ERP. Będę dla Państwa nagrywał krótkie filmy instruktażowe, mające na celu ułatwienie współpracy z naszymi serwisantami, jak i z samym programem Enova. Dzisiaj pokażę Państwu, jak posługiwać się programem pomocy zdalnej TeamViewer pobranym ze strony infotelekom.pl. Pokażę teraz, jak pobrać program za pomocą przeglądarki Chrome. W pasku adresu wpisujemy sobie adres strony internetowej Infotelekom. .pl. Pojawia nam się strona Infotelekom i z prawej strony, na górze strony, widzimy ikonkę TeamViewera razem z napisem Pomoc zdalna. Klikamy sobie jeden raz lewym klawiszem myszy na tą ikonkę i jeśli mamy skonfigurowane pobieranie w ten sposób, że za każdym razem system zapyta, gdzie chcemy zapisać dany plik, to pojawi nam się takie okno pobierania. Jeżeli to okno pobierania się pojawi, to widzimy, gdzie chcemy sobie to zapisać. Jest to tutaj w górnej części napisane, czyli w katalogu pobrane. I w dolnej części klikamy sobie Zapisz. Rozpoczyna się proces pobierania. Tutaj z lewej strony na dole przeglądarki pojawia nam się taka dodatkowa zakładka świadcząca o tym pobieraniu. Jeżeli mamy skonfigurowane tak, że pobieranie rozpoczyna się automatycznie, to nie pojawia się to okno, które przed chwilą widzieliśmy, tylko od razu pojawia się ta ikonka tutaj na dole. Jeżeli program został już pobrany, a wszystko na to wskazuje, bo inaczej byłaby tutaj taka informacja, że jeszcze trwa, klikamy sobie na tą ikonkę. Tutaj jest taka strzałka. Rozwija nam się dodatkowe menu i klikamy Pokaż w folderze. Po kliknięciu pojawia nam się ten widziany przed chwilą folder, w którym chcieliśmy zapisać swoje dane, razem z gotowym, podświetlonym plikiem, który właśnie ściągnęliśmy, czyli z tym programem. Klikamy sobie prawym klawiszem myszy na program i z góry wybieramy z menu ikonkę Otwórz. Teraz program się uruchamia. No i po kliknięciu program został uruchomiony. Możemy rozpocząć pracę z pomocą zdalną, podając konsultantowi dane, które widzimy na ekranie. Dziękuję za uwagę. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Z siedziby Infotelekom mówił dla Państwa Tadeusz Korach.